Witam serdecznie na kanale Moje DC. Dzisiaj zapraszam Was do mojej próby uczynienia z tego badziewia, tego złomu, czyli noża firmy Kandar, mocno taktyczny. Próby uczynienia z niego, chociaż w jakimś tam minimalnym stopniu, użytkowego noża, chociaż sama blokada, która właściwie to już leci w drugą stronę. Raczej nie wróży tutaj sukcesu, ale wiecie, to jest, nie wiem czy pamiętacie, to jest nóż, który kiedyś znalazłem na spacerze w parku niedaleko mnie, tutaj w mojej okolicy. To było chyba zimą, jeśli dobrze pamiętam. Leżał gdzieś tam sobie w krzakach, no i stwierdziłem, że wezmę go, bynajmniej nie po to, żeby wzbogacić swoją kolekcję, ale po to, aby przypadkiem dzieciaki, które w tym parku sobie urzędują, bawią się, żeby przypadkiem się do niego nie dobrały i nie zrobiły sobie krzywdy, nawet takim tępym i topornym kandarem. No można sobie tym zrobić krzywdę, jednak jest tutaj ostrze, jest czubek, jest ostrze ząbkowane, więc tutaj jeszcze mamy zbijak, więc też dziecko byłoby w stanie albo sobie, albo jedno drugiemu jakąś krzywdę wyrządzić. Aha, dobra. Więc zabrałem go. Dałem nawet ogłoszenie na lokalnych grupach facebookowych, że znalazłem, że jeśli jest tutaj właściciel, to proszę się zgłosić. Jak myślicie, zgłosił się ktoś? No oczywiście, że nie, chociażby dlatego, że mam go teraz tutaj i po już sporym okresie, nie, chyba prawie 2 lata minęły, no, od tego czasu, jak go znalazłem, stwierdziłem, że cały czas gdzieś tam leżał u mnie w szafce. No to stwierdziłem, że po prostu wezmę go na, że tak powiem, na warsztat. Okej, dobra, to mi to odchodzi, dobra, to może dokończę. Wezmę go na warsztat i spróbuję zobaczyć, czy da się to jakoś tak poskładać, żeby tego nie miało potężnego blade playa, żeby to się jakoś w miarę trzymało. No widać, że ten nóż był raczej... dobra. Był raczej mocno ciorany i nie był raczej... Nikt o niego nie dbał, czy tam poprzedni właściciel, który go zgubił, o niego nie dbał. No, jakoś też specjalnie chyba mu na nim nie zależało, skoro nie poszukiwał go. Aha, dobra, chyba trzeba będzie jednak ten klip zdjąć. Chociaż on właściwie sam już tutaj wypada. Sam aż wręcz prosi się o odkręcenie, o zdjęcie. Dobra, klip się. Zdejmę cię. Byś nie musiał się tutaj z tą straszną śrubą pivota męczyć. O, no ty tutaj widzę, że mocno trzymasz. O, dobra. O, jest, wyszło. Dobra, damy go na bok. Okay. Czy teraz już łaskawie? Tak, teraz już łaskawie się. O, lecą śruby. Teraz już łaskawie się to wszystko rozkręci. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Mamy, tak. Mamy backspacer z tworzywa sztucznego, do którego, właściwie z którego wystaje ten zbijak. On jest chyba przykręcony, czy tylko wsadzony? Aha, jest tylko wsadzony. Okej. Okay. Dobra. Dobrze, że w tą stronę jest wsadzony. Przynajmniej jak się uderza, to się, tak powiem, go dopycha na miejsce. Okej. Okay. Ja pastwię się trochę nad tym. Wiem, że tutaj wśród moich widzów mogą być miłośnicy tej marki, noży tej marki. A, tu jest, proszę, sprężyna od wspomagania otwarcia. No właśnie czułem przy otwieraniu, że on tutaj nie idzie gładko i równo. Teraz już mam pewność, że nie ma bata, żeby on szedł gładko i równo, bo ma tutaj coś a la speed safe. Patrząc na tą sprężynę, okej, podkładka, jak widać, sporo przeszła i kondycja jest słaba. Nie mam niestety chyba żadnych zastępczych podkładek, żeby wymienić, więc będę musiał bazować na tym, co tutaj znajdę, ale teraz tak, tutaj jest podkładka. Aha, jest tutaj druga. O.
jesteś druga z drugiej strony w znacznie lepszej kondycji. Stop pin. Ujku. Widzicie to? Kurde. Ja nie mogę. I to nie jest zużycie materiału, tylko to jest po prostu tak tak obrobione, właściwie nie obrobione. Tutaj z tej strony wyszło dobrze. O, z tej strony wyszło dobrze. A z tej? No po prostu jak tam maszyna toczyła, wycinała, czy cokolwiek z tym robiła, żeby uzyskać taki efekt, taki kształt. No to coś tam do końca nie odpadło i zostało, nie? Okej, czy ja chcę to otwierać? Nie, nie chcę. Nawet nie wiem, czy to się da otworzyć. Chociaż możliwe, że się da. Chociaż w sumie, jak mamy to naprawić, to wypadałoby się tym speed safe'em, czy tym wsparciem otwierania zająć. Leży cały uwalony. Nie był, nie jest to nóż, który miał lekko. Dobra. Może tutaj, skoro ta już sama odchodzi, to ją sobie wyjmę, bo w sumie też przydałoby się. A tu są te śruby, ale dobra. Przydałoby się też tą blokadę trochę, tego liner locka trochę, że tak powiem, odgiąć. Jak już tu będzie chciał wyjść, spróbuję go odgiąć w drugą stronę. Kurde, co tu jest? A, to jest... O ja... To te ozdobniki, takie te wstawki w rękojeści, one są... Czekajcie, muszę to nowo podłożyć wyżej. One są przytegowane do tego, na jakiś chyba klej. I on teraz trochę tutaj puszcza, trochę jeszcze tutaj w tej części trzyma. Ja cię kręcę. Dobra, tu będę musiał na pewno tymi śrubami się zająć. Dobra, mamy. To jest tyle elementów. Tyle różnych takich pierdółek, za przeproszeniem. Jestem świeżo po chwilę wcześniej rozkręcałem chociażby Urban EDC F5.5. I tam po prostu wszystko było takie proste, takie przyjemne w tym rozkręcaniu. A tutaj po prostu tych śrubek jest naciapane. Każda jeszcze musi mieć oczywiście swoją tulejkę. I po prostu to jest... Z tyle roboty przy tym będzie, że się obawiam, że przyznając moje umiejętności, które nie są najwyższych lotów, no będę szczery z wami i z samym sobą, zresztą sam sobą jestem cały czas, nie są najwyższych lotów, no... Może być tak, że ja nie będę w stanie tego skręcić, albo skręcę, a zostaną mi jakieś śruby i będę zadał sobie pytanie, co pominąłem. Faktycznie, ja to jest naklej. Urwałem jedno, zepsułem. O kurde. Ja nie mogę. O, to już na przykład nie wiem skąd do końca i skąd to wyleciało. A, to jest ten przycinek do pasów. Okej, okay. To trzeba będzie jakoś tu wsadzić, chyba tu pod to. Dobra. Jejku, ale brud. Tak, za przeproszeniem, uwalonego stołu, żeby nie powiedzieć gorzej. Przy rozkręcaniu noża też jeszcze nigdy nie miałem. Dobra. Może tak. Zrobię tak, żeby nie pogubić się już na maksa. Zacznę sobie czyścić to. Zacznę sobie czyścić te elementy, które już tutaj rozebrałem z tej jednej strony. A potem przejdę, zmontuję to sobie na tyle, na ile będę w stanie. I potem przejdę do rozebrania takie na części pierwsze tej, kurde,
tego drugiego, drugiej rękojeści, drugiej strony rękojeści, drugiej okładki. Ciekawe, czy te elementy ozdobne jakoś uda mi się wpasować, jak one już nie będą przyklejone, bo ja oczywiście nie będę ich kleił. Bo wydaje mi się, że nie na tym polega rozbieranie noża, żeby w ogóle składanie noża z jakimiś elementami na klej. I nie jest to klej do gwintu, który jeszcze jestem w stanie oczywiście zrozumieć. Titan Ball, pordzewiały. No to może wynikać nie z samego faktu, że to jest skandal, tak? Tylko że ten nóż tam mógł w tych liściach i krzakach wilgotnych leżeć dosyć długo. Dobra. Spróbujmy jakoś tu ogarnąć trochę. Chociaż to jest... Czy to jest aluminium? To jest takie bardzo lekkie jak na stal. Nie tylko, że sam nóż jest dosyć taki klockowaty, to czuć też po jego wadze, że jest po prostu... To jest po prostu ciężki. Ja dostawiam, że te linersy, ta głownia też dosyć spora, ale to jest, kurczę, aluminium tak trochę wygląda, czuć jakby to było aluminium. Czy mam tutaj jakąś latarkę z magnesem pod ręką? Chyba nie mam, ale przydałby się jakiś magnes. Dobra, o, to też jeszcze. Zaraz gdzieś tu poszukam. Gdzieś powinienem mieć latarkę z magnesem. To może jak już mam to. Dobra, więc zaraz chyba do was, na chwilę was zostawię i wrócę. Najwyżej zrobię cięcie. A jak nie, to będzie live. Nie, będę live tam bez żadnych cięć. To jest YouTube. A nie telewizja, tu się nie tnie. Okej. Okay. Dobra, idę po magnes, a konkretnie po latarkę z magnesem. Dobra, myślę, że cięcie nie będzie potrzebne. Dużo czasu mi to nie zajęło. Teraz tak, tu jest stal, a tu faktycznie będzie aluminium. Nic nie przyciąga. Wow, mimo że kandar, to proszę. Tego się nie spodziewałem, że zostaną mi tutaj takie niezwykłości. Ciekawe, ile ten nóż kosztuje. Czy też kosztował, bo nie wiem, czy jest dostępny. Dobra, teraz tą blokadą trzeba by się zająć. Gdzieś tu mam mojego tytułu. Nigdy tego nie robiłem. Przyznam szczerze, nigdy nie korygowałem. A nie, dobra, raz się zdarzyło. Okej. Okay. Nie wiem, to ciężko powiedzieć, czy to będzie wystarczające, czy nie. W sumie to ta blokada. To wjeżdża, dobra, myślę, że tyle będzie okej. Okay. Wjeżdża całkowicie w drugą stronę. Więc ona nie jest, że zapada na, nie wiem, na 20, 50, 70%, ona zapada na 100, albo nawet już zaczyna na 110% zapadać. Dobra. Teraz tak. O, już mi się klei, proszę. Jeszcze resztki kleju zostały. Oj. Dobra, niech zostanie. Może to będzie jakiś spoiwo. Dobra, teraz tak, muszę gdzieś umieścić jeszcze ten przecinek. I on, z tego co widzę, po ślubach powinien być tutaj. Czy to tak ma wyglądać? Chyba tak, bo innego rozwiązania nie widzę. To, tak, dobra. Okej, okay, czyli to powinno być tak. A tutaj już, dobrze, teraz wszystko pasuje, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tu mamy. W porządku. Teraz tak.
Teraz śruby. Czyli tak, tu będzie na pewno jedna. Jest i do niej idzie tuleja. Okej, okay. Nie jest tak źle. Dobra, nie będę się już, przeszedł od razu z góry. Nie będę się bawił w Loctite'a, bo po prostu uważam, że nie ma sensu. Nawet jak, znaczy powiem szczerze, nie wierzę w powodzenie tego mojego projektu. Podejrzewam, że z tego noża dalej będzie kupa żelastwa, która jest bardziej niebezpieczna niż użyteczna. Ale gdybym jednak doszedł do wniosku, że jednak coś z tego udało się zrobić, no to zawsze można te śruby odkręcić i wziąć po prostu, zaaplikować klej do gwintów, wkręcić ponownie i też wszystko zadziała. O, dobra. Teraz tak się zastanawiam, bo ja wkręciłem te tuleje, jeszcze jest backspacer chyba, nie? O, geniusz, geniusz po prostu. No właśnie. Chociaż... A nie, dobra. Okej. Okej. Jednak geniusz. Dziękuję. Można się rozejść. Dobra, więc ten element mamy wyczyszczony. Ja go sobie dam gdzieś tutaj na bok. Będzie poza kadrem. Przez chwilę przynajmniej. Teraz zobaczmy, czy uda mi się to odkręcić. Wyciągnąć. Przecież nie wiem, czy ja chcę do końca. Tam jest ta sprężyna. Ojej. Normalnie moje temu opadka do podważania mi spadnie. Dobra. O kurczę, chyba jednak chcę. O, ja cię kręcę. Znowu naklej te elementy, te wstawki, że tak powiem, w rękojeści, jakie powiedzmy wstawki premium, nie? Ale ta sprężyna. O kurczę, ta to tutaj przeżyła sporo. O, ja cię kręcę. Jak ona sobie tak po prostu tutaj siedzi? Cyk, cyk. Okej. Dobra, trzeba to oczyścić jakąś. Alkohol izopropylowy. Izopropylowy, tak. Musimy znowu przystąpić do akcji. Okej. Dobra, może zacznę od tego. To wygląda najgorzej. Każdy element tutaj jest tak po prostu ubrudzony, zasypiony. To chyba każdy z elementów wygląda najgorzej. Tutaj mam jako ta korozja, jakiś smar skordowany, czy co to tutaj jest? Nie śruba od piwota, ale nie będę jej ruszał. To też jakoś jej wykończenie jest. No mocno wątpliwam. Zrobię to tak delikatnie ująć. Okej, okay. Teraz będę się ten. To mają. Kładkę porządnie wyczyścić. No i znowu. Dobra. Cyk. Wszystko przekrzywiło. Jak się zaangażowałem w to czyszczenie, że już staty wtrącam. Dobra, jest wszystko ok, jest ok. Więc przepraszam za wrażenia, niespodziewane wrażenia wizualne. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. To mam wyczyszczone, to mam wyczyszczone. Tu jeszcze trochę poprawię. Tyle, ile się da. Ale żeby sobie projekt na manierze myśli. Ciekawe, w ogóle te materiały działają
nie długości, bo jeszcze nie tu skręcę, to spróbuję ten nóż naostrzyć. Bez względu na to, czy efekt skręcenia będzie jakiś w miarę, czy to dalej będzie po prostu kupa żelastwa, to i tak powiedziałem sobie, że, a jeszcze może głównie, że spróbuję to naostrzyć. Bo oczywiście jest to tempo, jak nie powiem co. A przy okazji też będzie to test ostrzałki, bo będę to robił na Worksharpie Precision Adjust, którą właśnie sobie testuję, ale takiego gruntownego ostrzenia noży raczej na co dzień nie przeprowadzam. O, lakier schodzi. To będzie to po prostu dobra okazja, żeby sprawdzić, jak się ona w tym spisuje. Dobra, ale bałagan, ja nie mam jakiś syf. Dobra, wezmę moje niezawodne ściereczki do okularów. Tutaj myślę, że one się bardzo dobrze sprawdzą. Taką mam nadzieję na to, żeby trochę ten syf zgarnąć. Oczywiście po całej robocie i tak będę musiał to wziąć pod wodę, konkretnie wymyć. Ale miejmy nadzieję, że trochę to ogarnę, że położę tutaj za chwilę ten już nóż po czyszczeniu, że on po prostu znowu nie będzie brudny od tego całego tutaj syfu, który wyleciał. Dobra, będziemy go składać od tej strony, bo z tej strony mamy tą śrubę pivota i tu mamy też sprężynę. Zamontuję sprężynę. Nie wiem, czy ona potrzebuje. A co mi tam? Nie wiem, czy to coś da, czy nie da. Ale co mi tam szkodzi? Trochę gdzieś tu. Złucho trochę tego pierwotnego, jak gdyby smaru. Zapewne nie zaszkodzi mi zaaplikować trochę na tą sprężynę. Może to poprawi jej działanie. Może mechanika się zrobi nagle jakaś cudowna. Kto wie. Dobra. O, właśnie zauważyłem, że zapomniałem jednego zdobnika wstawić i tu cały czas leży. O kurde. Dobra. Okej, okay, teraz tą sprężynę jakoś muszę sobie nastawić, żeby mi tu nie przeszkadzała. Dobra, a poszło łatwo. Myślałem, że to będzie bardziej wymagające zadanie. Dobra. Teraz tak. Czy to w ogóle wejdzie z zewnątrz? Oczywiście, że wejdzie. Proszę. Mistrz. Ale nie muszę myśleć, robię automatycznie. Potem dochodzę do wniosku, że chyba coś zrobiłem źle, a się okazuje, że nie. Że jest dobrze. I moja skromność przeze mnie jeszcze do tego przemawia. Okej. Okay. Jaku. Naprawdę? Tutaj ta podkładka nie ma dobrego podparcia. Ja cię kręcę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Czy tu jest ten? Teraz tak, jak to powinno iść, ta sprężyna, rozumiem, ona musi się tu o coś zaczepić. Tu jest, aha, dobra, czyli ten otwór musi wejść. Sprężyna, czy ta końcówka sprężyny, ale myślę, że trzeba będzie jej trochę pomóc. Jest opór sprężyny, dobra. Czuć ten opór. Powiem szczerze, na razie to skręcanie nie idzie jakoś źle. A nie będę żałował. Teraz dajemy tą kiepskawą podkładkę. Że urwę to do końca. Tak się na nic nie przyda. Może zawsze stawiać jakiś dodatkowy opór, haczyć, czy coś w tym stylu. Dobra, tu też damy. Też nie będę żałował.
Jeszcze stop pin, żebym o tym nie zapomniał. Stop pin idzie tutaj. I dajemy teraz. Dobra. Głównie chyba sobie zrobię w pozycji otwartej, chociaż jak tam jest ta sprężyna, na stop pin leci. Nie, dobra, nie będzie w pozycji otwartej, tak było. Pozycji zamkniętej, czy tam prawie zamkniętej, ta sprężyna będzie wykupywać tam głównie z powrotem do przodu, co może być dosyć niebezpieczne. Dobra. Ajku. Współpracuj ze mną. No. Już tak do tej pory dobrze wszystko szło. Zobacz, jaki jesteś czysty kandar. Podziałała. Motywacyjna przemowa. Dobra, okej. Okej, Kandar, dobra, jedziemy z koksem. To jest twój pivot? Nie, to nie jest twój pivot. To jest od Klipsa. Tu jest pivot. Te ósemka. A. Kręcać do końca, będę to zabierał za chwilę. Przerzucamy się na tę szóstkę. I teraz z drugiej strony. O, rozjeżdżaj mi się. Nie rozjeżdżaj się. O, ja cię kręcę, to nie ma żadnego zaczepienia. O, trzeba, dobra, trzeba przynajmniej jedną śrubę tutaj wprowadzić. Żeby jakoś tak w miarę chwyciła. Dobra, spróbujmy z tą. Dobra, mamy to. Albo i nie. Okej, pudło. Ajko, dobra, jest. Jest, teraz musi. Ajej, co to mówi za rozjeżdżanie się? Teraz chyba powinno być. Jest, dobra. Teraz to mamy, więc pozostałe śruby wkręcamy. Nie czuję, że rymuje. Ajku, wybaczcie mi, jest już późno. A ten projekt, ten nóż sam w sobie jest dosyć zabawny. Też powiem szczerze, że dłubanie przy nim już tak relaksuje. Trochę odpręża i człowiek więcej sobie pozwala, nawet przed kamerą, nawet wiedząc, że to pójdzie na, pójdzie w świat, w eter. Ale jakoś tak się nie przejmuje. W końcu to Kandar. Dobra, to już mamy to w miarę skręcone. Sprawdzę jeszcze pivot. Pivot wymaga dokręcenia, zdecydowanie. Z drugiej strony. Jest ok. Dobra. Oj, chyba trochę. Tej, patrzcie, blokada się trochę ten cofnęła. Kurde, trzeba było jeszcze mocniej ją wyjąć. Ale już nie idzie przynajmniej w stronę okładki całkowicie. Więc już jest jakaś tam poprawa. Ojku, ale lockstick się zrobił. O, ja cię panie, ale lockstick zrobiłem. Aj, dobra. Okej. Okay. Dobra, jeszcze klips. Zdziałem tu, bo to jest z tej strony klips. Zapomniałem. Giku. Ej. To są dwie śruby. Dobra, ja już myślałem, że pomyliłem jakąś śrubę. Okej, okay, montuję klips. A, te szóstkę zapomniałem. Dobra, montuję klips i za chwilę zabiorę się za ostrzenie. Znaczy na pewno za chwilę będziecie widzieć ostrzenie.
Oczywiście już z góry zapowiem, że to będzie materiał trochę przyspieszony. Podejrzewam, że to dłubanie przy tym kandarze też mogę w pewnych fragmentach przyspieszyć trochę, żeby ten materiał nie trwał. Teraz widzę, że to już ponad pół godziny, a jeszcze ostrzenie, więc ostrzenie zdecydowanie będzie przyspieszone, bo stawiam, że tutaj trochę trzeba będzie się namachać. Okej. Dobra, no blade play jest, tak, no nie będę mówił, że nie, jest nawet góra-dół lekki, ale na pewno jest mniejszy niż był, więc jest jakiś tam progres. Lock speed chyba trochę się powoli wyrabia, sprężyna działa, więc nóż się otwiera bez problemu, to kopnięcie tam swoje robi. Dobra, to tyle jeśli chodzi o rozkręcanie i czyszczenie kandara, nie wiem co to jest nawet za model, więc wam nie powiem. Ale generalnie za chwilę będę go ostrzył i zobaczymy, co uda się osiągnąć w tym aspekcie. W porządku, więc po wstępnym ogarnięciu tego wspaniałego cudu techniki nożowej, spróbuję go naostrzyć i żeby wam pokazać, jak to wygląda na ten moment, zrobię test. Dobra. Że to chyba dobitnie pokazuje, jak tępy jest ten nóż w tym momencie. Jeśli chodzi o samo ostrzenie, zajmę się wyłącznie krawędzią gładką. Ząbki sobie odpuszczę. Nie używam, nie lubię też noży ząbkowanych. Nie czuję jakoś specjalnie sensu używania takich ząbków, więc powiedzmy, żeby nie tracić też za dużo czasu, skupię się wyłącznie na tej gładkiej krawędzi. Nie jest tego dużo. Tak mniej więcej połowa głowni. W sumie jeszcze nigdy nie ostrzyłem ostrza typu combo. No i ostrzyć rzeczywiście będę na systemie od Worksharpa. Worksharp Precision Adjust. To tak w ramach też testów. Zobaczymy, czy uda się cośkolwiek tutaj osiągnąć. Najpierw spróbuję sprawdzić sobie kąt. Mam ustawiony na 20 stopni. To jest taki w sumie chyba najbardziej optymalny, ale też najczęściej użytkowany. Zobaczmy, czy tutaj ma to jakieś odzwierciedlenie, czy będę musiał po prostu pobawić się trochę w przeprofilowanie tej główki. Widzę, że ta krawędź tąca jest dosyć mocno. Przepraszam za trzęsienie, ale niestety mój stolik nie jest na tyle stabilny, żeby przy ostrzeniu kamera nie uchwytywała żadnych drgań. Zaraz tylko po tym krótkim wstępie będzie to przyspieszony materiał. Ale tak, żeby wam też zobrazować, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Zobaczcie, tutaj ten marker zaczął trochę schodzić, to tak nawet mniej więcej na środku tej krawędzi tnącej, ale tutaj później to już w ogóle nie łapało w żadnym miejscu. No może tu trochę przy czubku trochę też zaczął łapać, więc nie będę się bawił po prostu w rozpoznawanie, jaki to jest kąt ostrzenia. Podejrzewam, że ten kąt ostrzenia już dawno zniknął i zwyczajnie w świecie zacznę od najniższej gradacji, jaką mam. To jest podstawowy zestaw, czyli najniższa to jest gradacja 320. I ruszam z tematem. A wam, żeby trochę umilić ten czas, żebyście go nie marnowali, to po prostu przyspieszę ten materiał. Okej, dobra, sprawdźmy w takim razie, czy cokolwiek się tutaj poprawiło. Krawędź tąca. Widać, że ten kąt
ten kąt tych 20 stopni zaczyna się tu powoli tworzyć. Ale kałęźnica jest dosyć mocno zniszczona, chociaż czuję, że już się nigdzie wgryza w skórę, już nie łapie. Zobaczmy w takim razie. No, jakiś tam delikatny progres, powiedzmy, jest. Ale mam wrażenie, że właśnie w niektórych miejscach po prostu ta kręśnica jest na tyle mocno zniszczona. Myślę, że o, tutaj zwłaszcza widać. Tu od czubka do mniej więcej połowy, może 3/4 długości tej gładkiej krawędzi tącej jest w porządku. I jak tą częścią próbuję przeciąć kartkę, to już nawet można powiedzieć, że idzie. Trzeba oczywiście jeszcze trochę tutaj popracować, ale problemem są tutaj te uszkodzenia na tej krawędzi tnącej. Tutaj jest zwłaszcza jedno, takie wyszczerbienie jest dosyć głębokie. Nie wiem, ile czasu trzeba będzie poświęcić na to, żeby doprowadzić do jakiegoś ładu, ale spróbuję w takim razie. Także po prostu nie tylko będę przyspieszał, ale też powycinam tą część tego materiału, żeby ten film nie trwał, nie wiem, 1,5 godziny łącznie. Dobra, to zobaczmy w takim razie, jak to wygląda. Tu już widzę, że te uszkodzenia krawędzi tnącej udało się chyba prawie że do zera zminimalizować. Więc powinno już cięcie lepiej wyglądać. Zobaczmy w takim razie. Jeszcze chyba nie najlepiej. Nie, już chyba się nie mylę. Jest to delikatna poprawa. Jest delikatna poprawa, ale... O! Dobrze, coś tam zaczyna coraz bardziej ciąć. Więc myślę, że to będzie jeszcze trochę do, jak powiem, pomachania. Jedziemy z tym koksem, nie ma to jak wyzwania. Okej, sprawdźmy teraz ponownie, czy jest progres. O, jest. Wow. Sam siebie zaskoczyłem. Tyle machania, tyle ostrzenia. Dobra. Myślę, że to będzie może już śmiało przejść na wyższą gradację. Więc w takim razie zmieniamy kamień na, co tu mamy, to jest 600, tak, 600. I jedziemy dalej, już bliżej prace, prawie że wykończeniowe.
No dobra, to myślę, że mamy proces ostrzenia zakończony. Krawędź końca prezentuje się bardzo ładnie, taki półpołysk, że nie jest to lusterko, nie jest to zrobione lusterko, takie powiedzmy delikatne. Więc prezentuje się wizualnie na pewno znacznie, znacznie ładniej niż na początku, kiedy zacząłem ostrzyć. Teraz zobaczmy jeszcze. No proszę. Ojejku. Sam naprawdę jestem z siebie dumny i zadowolony i też zaskoczony, że udało się coś takiego osiągnąć na tego typu nożu. Więc generalnie jeśli chodzi o efekt końcowy, ja jestem zadowolony. Jeśli chodzi o sam nóż, no to nie wiem, czy udało się go przywrócić do jakiegoś stanu. Myślę, że w pewnym sensie tak. Szczerze powiedziawszy, ja bardziej do tego całego, nie wiem, można powiedzieć górnolotnie nazwać projektu, podchodziłem bardziej na zasadzie takiej, muszę tak patrzeć, żeby on to jakoś dobrze wyglądał. O. Bardziej podchodziłem na zasadzie takiej, że po prostu będzie to coś innego, coś ciekawego, mam nadzieję, na tym kanale, może część z Was to zainteresuje, może miło spędzicie czas oglądając, czy też patrząc na moje wypociny, jak rozkręcam najpierw ten nóż, a potem jeszcze go czyszczę, ostrzę i ostatecznie udaje się doprowadzić go do jakiegoś stanu, powiedzmy w miarę jakiejś tam używalności. Chociaż oczywiście tutaj blade play jest na boki, jest góra-dół delikatny, no ale powiedzmy, można by jeszcze się pobawić trochę z tą blokadą, żeby ją jeszcze bardziej ten listek tego liner locka odgiąć, żeby on tak gdzieś zapadał, powiedzmy w pierwszej połowie, a nie prawie, że pod sam koniec. No można oczywiście, nie wiem, może kiedyś mnie znajdzie i wrócę do tego i się jeszcze tym pobawię, a być może do tego czasu już pozbędę się tego noża, nie wiem, wywalę go gdzieś na złom czy coś. No nie wiem, albo jeśli ktoś z Was będzie na przykład zainteresowany, moi drodzy widzowie, to piszcie w komentarzach, może chcielibyście coś takiego otrzymać, może taka nagroda w jakimś tam szybkim, krótkim konkursie. Nie wiem, tak teraz po prostu rzucam jakimś pomysłem, przyszło mi to przez myśl, może ktoś będzie chciał mieć kandara, zdezelowanego kandara z jakiejś tam stopniu przywróconego do użytkowania, do możliwości użytkowania przez gościa z kanału na YouTubie, z kanału Moje DC. No nie wiem, może tak, piszcie w komentarzach śmiało. Jeśli dotrwaliście do końca, to też ten komentarz będzie dla mnie takim właśnie informacją, że dotrwaliście, że daliście radę razem ze mną tutaj wytrzymać. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.